25 milionów dodatkowego wsparcia otrzyma Główny Urząd Miar na budowę Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego. Uczciliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Prawie 8 milionów ze środków unijnych trafi do świętokrzyskich szpitali na utworzenie stref buforowych oraz zakup sprzętu medycznego. Podpisano umowę na przewozy kolejowe. Przez kolejne 10 lat pasażerów ze Świętokrzyskiego będzie wozić spółka Polregio. Rozstrzygnięto przetarg na budowę kampusu laboratoriów Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Najkorzystniejszą ofertę na blisko 105 milionów złotych złożyła firma Anna Bud. Świętokrzyskie instytucje kultury zapraszają na wystawy i koncerty, które dostępne są online.